Czytanie z księgi proroka Micheasza. Biada tym, którzy planują nieprawość i obmyślają zło na swych łożach. Gdy świta poranek, wykonują je, bo jest ono w ich rękach. Gdy pożądają ból, zagarniają je, gdy dom, to je zabierają. Biorą w niewolę gospodarza wraz z domem, człowieka z jego dziedzictwem. Przeto tak mówi Pan. Oto ja obmyślam dla tego plemienia niedolę, od której nie uchylicie karków i nie będziecie dumnie kroczyć, bo będzie to czas niedoli. W owym dniu wygłoszą przeciw wam satyrę, podniosą wielki lament mówiąc: jesteśmy ograbieni do szczętu. Odmierzono sznurem dział mojego ludu i nikt mu go nie zwrócił. Pola nasze przydzielono grabieżcy. Przeto nie będzie u was nikogo, kto by odmierzał sznurem dział w zgromadzeniu pańskim. Oto słowo Boże.